Cześć i czołem, witam was moi drodzy w pierwszym odcinku z multi farmingowego. Słuchajcie, nad tą mapką troszeczkę myślałem. Krzysiek mi podesłał kilka mapek, potem się lekko irytował, że nie chciałem z nich skorzystać. Mateusz mi podesłał jeszcze Sosnówkę, która jest lewostronna i brytyjska, ale uznałem, że to nie ma większego sensu, gdyż będę jeździł pod prąd po prostu. I jeszcze sprawdziłem sam ze dwie mapki, natomiast chyba, słuchajcie, zrealizuję moje pragnienie z początku gry w farminga, że po prostu zostaniemy na Sosnówce. Jest to fajna mapka, mamy pewność, że jest to mapa, która nie będzie nam się nigdzie bugowała i na tym chyba staniemy. No są oczywiście te nowe mapki zatwierdzone już przez dewelopera, natomiast no ja wszystkie przejrzałem. Wrzuciłem je też w odcinek, jakiegoś bardzo pozytywnego odzewu co do nich nie było. Z kilkoma osobami rozmawiałem też przez Facebooka, bo chyba taka forma kontaktu na chwilę obecną jest najlepsza i nic takiego super fajnego nie było, więc zostajemy przy Sosnówce. Mam nadzieję, że was nie zawiodę. Jeżeli chodzi o grę, to jeszcze o tym myślę. Na pewno będę jutro, także już jutro, przepraszam, dzisiaj we wtorek na pewno będę. Godziny nie jestem pewien, bo to nigdy nie jest u mnie pewne niestety, ale podejrzewam, że o 21 na pewno już będę farminga grał. Będę chciał nagrać odcinek, więc około tej godziny 21, może o 20, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Będę siał, będę kultywował i będę, słuchajcie, młócił. Także jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszam do mnie. Zaraz wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Jakie macie wybierać serwery, jak się będzie nazywała moja farma. I to chyba tyle, więc ja się tutaj odwracam, bo tutaj mam... Albo tutaj. Tutaj się odwracam, bo tutaj będę grał na monitorze. A póki co nie mam zewnętrznej kamerki, w związku z tym będę patrzył jeszcze tu, tak będę odwrócony. Nie wiem, czy to zmienię, nie jest to chyba najważniejsze, z jakiego profilu mi widzicie. Oczywiście z przodu podejrzewam jest najlepiej, no ale jak mam ten monitor 20-kilkucalowy, to szkoda mi patrzeć w laptopa, który ma 15 cali. Oczywiście mimo tego, że jest super. Ale nie przedłużajmy, lecę tutaj i ustawiamy. Wchodzimy, słuchajcie, w grę wieloosobową. Wy jak będziecie chcieli do mnie dołączyć, to możecie po prostu dołączyć do gry. Jak to zrobicie? Wpiszcie sobie awatar, wpiszcie sobie nazwę, wybierzecie płeć. To wchodzicie kontynuuj i co musicie zrobić potem? Będzie to Europa kontynentalna, moi drodzy. I tu by trzeba było mnie znaleźć. Ta lista jest dosyć duża, tutaj nie ma chyba opcji wyszukania nigdzie, ale na pewno nie będzie hasła. To będziecie musieli sobie po prostu sprawdzać, wyjścia, słuchajcie, nie będzie. No ale ja tworzę mapę, słuchajcie. Tworzę nową grę. Tryb normalny. Mapa. Sosnówka. Nie mam taką postać stworzoną, nie będziemy jej chyba zmieniać, bo te inne kolory jakoś mi do gustu nie przypadły. Chyba że czerwony. Brązowy? Nie, no bo zostaniemy przy zielonym. Teraz też mam zieloną koszulkę, więc to się będzie jakoś ze sobą łączyło. To są moje mody. Ja oczywiście linki do modów albo informacje skąd je ściągnąć zamieszczę pod odcinkiem. I to będzie stały opis, więc tak to wygląda. Co mamy tutaj? Mamy no, jeden z najmocniejszych kombajnów w grze, ciągników w grze, 1300 koni. No, jeżeli będę chciał używać na przykład tej przyczepy, która ma 100 000 litrów pojemności, no to taki, słuchajcie, ciągnik jest absolutnym must have. Mamy też oczywiście przyczepę samoładującą. To też jest dla mnie coś, bez czego sobie nie wyobrażam gry farminga, więc musiałem ją ściągnąć. Jest to duża przyczepa, wchodzi na nią chyba 24 palety wełny, więc
naprawdę jest z czym działać. Co będziemy mieli jeszcze? Będziemy mieli silos do fermentacji kiszonki. Jest to silos stojący. Dostałem go oczywiście od kogo? Od Krzyśka, jak mnie pamięć nie myli. Dziękuję jeszcze raz. Jest to silos stojący, którego nie trzeba ubijać. Możemy tam mieć dwa rodzaje trawy, możemy mieć sieczkę. I on też nam produkuje kompost, także będziemy mogli od samego początku używać tych tanich sposobów nawożenia, więc na pewno też będziemy chcieli kupić zaraz ten wóz z kultywatorem, który miałem w pierwszym sezonie, ten taki zielony, no bo przy takim darmowym kompoście będzie to świetny sposób na nawożenie. Na tą kiszoneczkę mam zamiar po prostu robić. No i mam jeszcze jedną rzecz, którą też mi polecił Krzysiek, czyli ciepłownia, tak się pięknie nazywa, możemy tutaj sprzedawać wióry chyba, ale także kiszonkę. Co ważne, w tej ciepłowni ta kiszonka jest o 100-200 euro droższa niż w przypadku biogazowni, więc będziemy mogli po prostu troszkę więcej zarobić. No nie oszukujmy się, ta kiszonka w tym farmingu 17 jest bardzo znerfiona i no, jak kiedyś na niej zarobiliśmy majątek, to teraz te zyski są troszkę mniejsze. Dzięki temu, że będziemy mieli silos, zlikwidujemy potrzebę, słuchajcie, ubijania. Będziemy mogli tą kiszonkę przewozić tą przyczepą, a potem walcem przepychać do healing plantu, bo tak to się chyba robi, z tego się orientuję. No więc będziemy mieli dużo lepszy sposób i prostszy na zarobek. Krzysiu, jeżeli się pomyliłem z tą ciepłownią, to napisz mi, jak inaczej się ładuje tą kiszonkę do ciepłowni. Oczywiście myli się każdy, ja w szczególności się mylę najwięcej. Także te 5 modów mamy. Co do samych modów, nie jestem do końca przekonany, czy będziemy ich używali jeszcze dużo. Natomiast jeżeli coś się pojawi, jeżeli taką decyzję wspólnie podejmiemy, to na pewno będziemy ich dogrywać. Ale też no, bez jakichś szaleństw, tak? Nie będziemy robili kombajnów, które mają jakąś kosmiczną pojemność. Nie będziemy robili jakichś takich dziwnych rzeczy, no bo chciałbym, żeby tutaj był większy realizm i żeby to jakoś fajniej nam po prostu wyglądało. No patrzę na czas, mamy 7 minut już odcinka ponad, więc może zaczniemy, żeby jeszcze troszkę zrobić. Nazwa gry to będzie Markowy YouTube, tak? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, automatyczna akceptacja, no ta, włączona. Nie mam dlatego pojęcia, co to jest, ale zostawmy to wyłączone. Tak, graczy 5, myślę, że to nam spokojnie starczy. Jakby się okazało, że nie, w co wątpię, to będziemy kombinować, może założymy jeszcze inną misję, inną bazę, inną mapę. Hasła nie ma, więc będzie bez hasła, także wejście jest swobodne. I tak to będzie, słuchajcie, wyglądało. Zaczynamy. I tak, Europa kontynentalna. I tam będziecie mogli mnie znaleźć. Nie wiem, może lepiej było użyć Niemców, ale nie wiem, które serwery są bardziej obciążone. Jeżeli zrobimy jakiś wielki błąd, to nagramy ten odcinek po prostu jeszcze raz od początku. Sosnówka. No, Sosnówka mi się bardzo podobała od samego początku. Raz na nią wchodziłem. Ona naprawdę wygląda świetnie i jest to tak fajnie kompaktowo zrobione. Bardzo mi się podoba i uważam, że grzechem byłoby z tego po prostu nie skorzystać. Tu mamy wysypywanie. No ona jest klimatyczna, tak? To taki trochę polski PGA, chociaż z tego co tam pamiętam, to słuchajcie, tu są nasionka, tu jest nawóz, okej. Okay. Jeżeli chodzi o napisy, to pamiętam, że tutaj tak naprawdę jest to chyba Rosja, a nie... Bo tam były gdzieś napisy, pamiętam, cyrylicą. Puśćmy cię na chwilkę na automacie. Ja tutaj sobie jeszcze obejrzę. A, pokłos słomy, właśnie. A teraz mam zagwozdkę, czy kupować tą szczepę samozbierającą i ten pokłos słomy zbierać, czy też nie.
Zawsze jest jakaś kasa, może na początku nam się to przyda. Tak, chcemy kosić trawę. Ja oczywiście będę chciał hodować też owce, więc to wszystko trzeba będzie robić. Jak to jest z cenami? Patrzcie, tutaj ta soja jest jakaś taka kosmicznie droga. Fajnie, to wiemy, co będziemy zaraz siać, soję. No, te ceny są przyzwoite, nasze, no w silosie dużo nie mamy. Więc nie wiem, czy to na razie w ogóle sprzedawać. Ale zróbmy coś jeszcze innego. Muszę zobaczyć tą mapę. Aha, owce są tam na dole. Świnki sobie chyba na razie odpuścimy. Krówki, no są blisko. Ja nie wiem, czy te krowy hodować. Jeżeli ktoś z Was lubuje się w hodowli krów, to nie ma problemu, możemy to zrobić. Natomiast no, ja mam raczej kiepskie doświadczenia. Natomiast no, to ma być multi, więc jak znajdzie się jakiś chętny, który chce to robić, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Sprawdźmy, kochani, ten wóz. Przyczepę samozbierającą. No, trzeba zbierać tą gnojówkę, prawda? Kategoria sklep. Cofnijmy się tutaj, wybierz. 31, czyli musielibyśmy sprzedać jakieś już plony, żeby to zrobić. No ale czy mamy alternatywę? No nie bardzo mamy. Magazyn warzyw. Daleko jest, dobra, to niech ten sobie pracuje. A my załadujmy naszą soję. I udajmy się do magazynu warzyw. Tu się wsypuje, czyli źle pojechałem. Mam nadzieję, że Wam ta mapka do gustu przypadnie. Ale z drugiej strony to tak chyba, prawda, w multi raczej chodzi o taką interakcję, a nie to, że to jest jakaś super mapa, bo w super mapę to możecie sobie zagrać sami. Tutaj chodzi o to, żeby grać razem i mam nadzieję, że Wam się taka idea spodoba. Mamy do przejechania kawałek drogi. Troszkę też na tym zarobimy. Ale ciągle niewystarczająco. Tej kasy będzie nam potrzeba dużo, więc słuchajcie, powiem to bez ogródek, potrzebuję Waszej pomocy. Musimy zarobić miliony. Czy ja tutaj przejadę? Gramy teraz na 30 FPS-ach, na 28 z kamerką. Rozważam, słuchajcie, to czy przypadkiem tych ustawień graficznych troszkę nie zmniejszyć, bo gram na najwyższych. No ale po tym, co było w 15, to uwierzcie mi, że wchłaniam te żywe kolory i detale po prostu z przyjemnością. I się cieszę tym, jak mogę. No wiadomo, że przy nagrywaniu tak ta ilość FPS-ów spada. Ale no i przy kamerce, tak? Dlatego też na przykład w Wiedźminie, w nowej serii, którą teraz nagrywam, kamerki nie używam, bo jak gram bez kamerki, to mam tak około właśnie tych 30 FPS-ów. Mam to ograniczenie, żeby pliki nie były za bardzo za ciężkie. Natomiast jak likwiduję, jakbym wrzucił kamerkę, to one by spadły. A no, nie chcę tego robić, bo i tak to nie są jakieś hiper mega najwyższe ustawienia. Więc robię to tak, jak to wygląda w tej chwili. No, z Wiedźmin będzie bez kamerki chyba. Aczkolwiek to też się wszystko okaże z biegiem czasu. Może tam uznam, że jednak warto tą kamerkę wrzucać. Tu muszę wjechać, ależ to miejsce jest małe, bez kitu. Aha, jakbyście multi, to jeszcze co do samego multi. Ja na chwilę obecną jeszcze nie ogarniałem żadnego komunikatora głosowego. Więc byłoby chyba wskazane, żebyśmy chwilowo porozumiewali się jeszcze przez komendę T.
Widzicie, jak wejdziecie do mnie na farmę, gdzie tutaj KT, to wam się pokaże, jak widzicie, kolumna do mówienia. Ja wiem, że trzeba będzie jakiegoś TeamSpeaka ogarnąć, czy nie wiem, czy Skype'a. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę. Natomiast tak naprawdę to zależy też od tego, czy będą chętni, żeby ze mną na stałe grać. Bo jak ich nie będzie, to nie ma większego sensu, żeby to robić. Zobaczymy. To jest tak, że z tym multi to się wiele osób niestety albo stety oferuje, że grać będzie, ale to tak samo jak z omawianiem. Jak grałem na tym słabszym komputerze, też się omawiałem z kilkoma osobami. Mi zdarzało się, że ja też nie mogłem, ale no, były sytuacje, że umawialiśmy się, ja się pojawiałem, a tych osób nie było. Także wszystko się okaże. Natomiast jest dodatkowa rzecz, no jak zaczniemy grać w multi i z głosem, to raczej też będzie was słychać. Więc potem tego chcecie. No, dla mnie to jakby nie ma większego znaczenia. Oczywiście możemy też grać bez nagrywania. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że ja ten jeden odcinek, powiedzmy dziennie minimum, chciałbym nagrywać, jak będziemy grać. A często to jest więcej niż jeden, bo na przykład Wiedźmina to nagrałem dwa odcinki pod rząd. Jak nagrywałem Farminga, to też bardzo często spędzałem w tej grze 2-3 godziny i po prostu nagrywałem. Żebyście mieli realia, że tak to po prostu wygląda. Zobaczmy te ceny, jak to tutaj się kształtuje. Młyn. Do młyna można by zawieźć... Coś tam. Dobra, to zróbmy tak. Podjedziemy pod nasz kombajn, odbierzemy od niego urobek i sprzedamy to, co nam jeszcze zostało. W tej chwili nie bawię się tak naprawdę w te ceny skupu, to też nie jest ważne. Mi się wydaje, że ważne jest to, żeby to po prostu sobie posprzedawać. Zamilkłem, żeby się tutaj dobrze ustawić. Podejrzewam, że 2-3 tysiące litrów wrzuciłeś, więc dobierzemy resztę z naszego silosu. I sprzedamy. Dobra. Pszenica. Zaraz sprawdzimy, gdzie ta pszenica ma najlepszą cenę. Niech to się sypie, a ja sprawdzę ceny. Pszenica. Tak, pszenica. Tak, pszenica. Pszenica ma najlepszą cenę w tej chwili w młynie. Nie mam dlatego pojęcia, gdzie jest młyn, ale tam jedziemy. Już na dole. Daleko? Nie, na blisko. Ups, przepraszam, to złego to nie ja. Odzwyczaiłem się, słuchajcie, od tego ruchu ulicznego, gdyż jak grałem na singlu na Gold Crest Valley, to po prostu grałem bez ruchu samochodów. To zawsze mi tam jakieś FPS-ki dawało więcej. Przynajmniej w teorii, tak mi się wydawało. A teraz to wygląda naprawdę fajnie, ale chyba obniżę może właśnie te odrobinę o jeden stopień wymagania sprzętowe. Dzięki temu może tych FPS-ów będzie nie tam 20 kilka, a 30. Mam stałą liczbę FPS-ów. Jak wyłączę kamerkę, to ona jest 30, jak ona jest włączona, to jest tam 26 w tej chwili.
to jakby nie spada, chodzi, wydaje mi się, w miarę płynne. Nie, może wy mi dajcie znać, czy to płynnie chodzi, czy nie. Mi się wydaje, że tak. Ewentualnie mogę też tak wyłączyć to ograniczenie FPS-ów, tylko wtedy wiem, że mam ponad około 40, natomiast to i tak nie jest wtedy dobre, bo te pliki ważą naprawdę bardzo dużo. Ja teraz nagrywałem taki 40-kilkominutowy odcinek z Wiedźmina i to 9 giga ważyło. A to przecież ja muszę na tubę jeszcze wrzucać. No ja mam to prawda 100 megabitów internet, ale to się wtedy i tak wrzuca 2 godziny. To w ogóle jest jakiś dramat. Wow, 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 co ja tu zrobiłem? Spadniemy tak? Niech żyje realizm, dobra. Coś źle pojechałem, muszę tego się nauczyć. No to ta mapka jest po prostu klimatyczna, ona mi się bardzo podoba. A gdzie ja to sprzedaję? Czemu tu nie idzie kasa? Wottena, jak to mówił ten. To jest jakiś pociąg? Czy ja muszę puścić pociąg? Aha, muszę pociąg puścić. Dobra, wyślij. Papa, pociągu. No, jak ja pamiętam, w 15 chyba też był pociąg. Okej. Może być. W której mam teraz stronę jechać? Dobra, w górę. To się powinno zaraz sprzedać, jak się sprzeda, to powinno nasz być już chyba w... Chociaż nie będzie nasz chyba stać jeszcze. No nie, teraz będzie stać później. Trochę musimy jeszcze tych panów posprzedawać. Wow, 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 przepraszam. Ale to na pewno nie jest moja wina, to jechała kolumna bodu i dlatego tak wyjechałem. Taki drobny przytyk. Moi drodzy, jedziemy, mamy 22 minuty. Ja podejrzewam, troszkę pogram, tak? Poprzedaję tych kolumn, także to może być odrobinę dłuższy odcinek. Ale chyba mi się wydaje, że warto nagrać troszkę dłuższy. Pojedziemy drogą, no dobra. Kiedy ja dostanę kasiorę za tą pszenicę? A tutaj żadnego pociągu nie mam. Czyli on sam się musi gdzieś dojechać i gdzieś musi to sprzedać. No dobra. W sumie nigdy tego pociągu tutaj nie puszczałem. Co ja tu jeszcze mogę sprzedać? Czego mamy sporo, co ma dobrą cenę? Rzepak. Firma transportowa. Robi się. O, weszła kasa. I teraz nie pamiętam ceny, słuchajcie. Jaka była to na tej przyczepy? To było 30... A, jeden. Nawet mnie stać. To wiecie co? Kupujemy. Teraz jestem sam, więc po prostu dużo rzeczy będę wykonywał ręcznie. Znaczy dużo też przez pracowników. No póki jestem sam, to taki stan rzeczy będzie. No i tak na tym zarobimy, słuchajcie, na tym, co mamy. Gdzie ja mam ten spis pojazdów? Dobra. Resetuj. Jak się postawimy do sklepu, to będziesz mógł przyjechać i od razu zebrać. Pip, pip. Gdzie jest ta moja przyczepa? A, tutaj stoi, zobaczcie. Na bogatość.
Ciekawe, gdzie się sprzedaje te pojazdy, gdzie je trzeba postawić. Czy ktoś z Was grał na Sosnowce? Możecie mi to podpowiedzieć. Oczywiście teraz jeszcze niczego nie sprzedajemy, ale tak w przyszłości. Chociaż na pewno mi napiszecie jakieś tam wiadomości. Tam chyba widzę, dobra. Jedziemy. Jedziemy, trzeba zabrać ten pokłos. Sprzedamy go zaraz. Nie jest nam potrzebny, a jak no mamy tą słomę zrobioną, to... Ach, tylko poczekajcie, mam chyba jedno pole. Mam pole 14 niezasiane w ogóle. Kurde, czy ono jest skultywowane, czy nie? Ono chyba jest skultywowane. Patrzcie, jaka skleroza, tyle czasu stracić. A jeszcze mam, zobaczcie, siewnik bez funkcji nawożenia, ale lipton. I musimy tego napełniać do końca, bo i tak przecież włączę pracownika. Włączymy, słuchajcie, pracownika. Najwyżej jak zbiorę cały pokłos, to sobie uzupełnimy. Dokończymy ręcznie. Ale no, ja potrzebuję waszej pomocy, no, żeby tą farmę ogarniać. Modów nie ma dużo, więc nie powinno to wam nastręczać zbyt wiele problemu, żeby to wszystko wgrywać. Też nagle, że ich nie używamy. Jak troszkę się dorobimy, to kupimy cysternę, kosiarkę, będziemy robić wodę. No ale troszkę tej takiej pracy, wiecie, trzeba jeszcze powykonywać. No. Ja też sieję, nie wiem co sieję. No dobra. Ja miałem soję siać. O Jezus. Będę miał po prostu niespodziankę. Po pijaku. Pamiętajcie, po pijaku nie wolno jeździć. Nawet ciągnikiem. Musimy, czy glitch działa, bo słyszałem pogłoski, że już nie działa. Działa glitch, ktoś oszukiwał. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Widzicie, to nie jest tak, że wszystko robię przy pomocy pracowników. Pokłos słomy zbieram sam. I wcale nie ma znaczenia, że tutaj nie ma opcji pracownika. Prawie. Tak to wygląda. A no jutro chyba ukażą się odpowiedzi na pierwsze Q&A. No, tak jak mówiłem, to nie było jutro, nie jutro, w środę, bo jutro to nagram, będę raczej montował wieczorem, więc podejrzewam, że w środę się ukaże. Godziny nie wiem, to sami zobaczycie. Tak jak przewidywałem, no tych pytań nie było zbyt dużo, uznawałem, że jest nas za mało. No ale jak trzy osoby już o to pytały, no to zrobiłem. Patrzcie, i chyba trzy osoby zadały pytania, więc to też chyba nie te, które o to pytały kiedyś, ale no, różnie to bywa. Że troszkę tam odpowiedziałem, czy odpowiem. Także takie pierwsze koty za płoty mi to akurat pasuje, bo te vlogi mi się podobają z tego względu, że mogę sobie je montować. Ja się tego wszystkiego uczę i takie vlogi dają mi też jakąś tam możliwość do zabawy z akurat tym Windows Movie Makerem. Bezpłatnym, podstawowym programem, który nie był aktualizowany od 5 lat, ale zawsze ma to jakieś podstawy, tak?
uczę się tych przylatujących napisów, sprawdzam opcje. Teraz będę dawał też jakiś chyba podkład muzyczny do tego, do kawałka tego Q&A, odpowiedzi. Także no ja się tym bawię, zresztą tak samo jak bawię się YouTube'em i tym całym nagrywaniem. To jest dla mnie po prostu zabawa, to jest dla mnie coś, przy czym odpoczywam od stresów w pracy i mogę się wyciszyć, jakieś tam, zabrzmi to górnolotnie, marzenia z dzieciństwa, czy w ogóle marzenia spełniać. Dobra, mamy pełną przyczepę. Za chwilę. Mi się to sprzedawało teraz, bo ja nie pamiętam. Kiedyś tą mapkę odpaliłem. Tutaj są krowy, więc to po drugiej stronie ulicy. Dobra. Tu? Czy nie, tu. To jest nasz strych, słuchajcie. Już się zablokowałem, pięknie, nawet nie wjechałem, ale już się zablokowałem. Rozładuj. W ogóle nie myślę nad kasą, po prostu to sprzedaję. Zobaczmy, co ja sieję. Znowu pszenica, okej. Okay. Będzie pokłos słomy. Paradoksalnie pszenica była dosyć dochodowa, tak jak robiłem na polu 15 w Goldcreście porównanie. I jak sobie zliczymy tą pszenicę przy dobrej cenie pokłosu słomy i dobrej cenie pszenicy, to te koszty sprzedaży są naprawdę chyba nawet najwyższe. Natomiast no, pamiętajmy, że dochodzi to zbieranie pokłosu słomy, co nam generuje czas. Jakiś tam kłopot, natomiast na multi to raczej nie jest kłopot, bo w teorii na multi ma być kilku graczy, więc to, że ktoś będzie jeździł z tyłu ładowaczem przyczepą samoładującą, to nie powinno być kłopotem, tylko wyróżnieniem. Tak to wymyśliłem, a ja zbieram, no słuchajcie, mamy 32 minuty. Nie będę na razie chyba robił tutaj dodatkowych rzeczy. Poczekam, słuchajcie, na to, co się zdarzy jutro. Najwyżej po prostu będę grał w trybie multi sam, też tak może być i wcale mnie to nie odrzuca. Zawsze nowa mapka, nowe wyzwania, mnie to cieszy. No mnie cieszy takie nagrywanie, nawet jakby chyba nikt tego nie oglądał, to i tak bym nagrywał, bo jest to naprawdę, uwierzcie mi, ja się z tym bawię świetnie. Pomimo jakichś tam niedociągnięć z mojej strony, które mam. By trzeba było już kultywować, ale nawet nie wiem, kochani, jakie mamy te ciągniki. Nie wiem, tu jest mocniejszy. Sprawdzę to, co? To jest Fortera i Proxima. Sprawdźmy, jak to wygląda. Pytanie, jaki jakby to był producent? Boże, nie wiem. Przemoc mi wejdzie. Fok, ok, z Michał Scholmer. No nie wiem, co to jest za producent w ogóle. Same, Steyr. Zator, to były chyba Zatory. Tak, aha, czyli ten ma 112 koni, 117, a ten ma 107, czyli tak, Fortera jest troszkę lepsza, no ale dużej różnicy nie ma. Niestety. Pojedziemy jeszcze, odbierzemy od naszego kombajna, ona pełny jest chyba urobek. Może to też będzie dobre miejsce na zrobienie miniaturki. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Aha, z drugiej strony. A, tutaj w rzepak wsypałem. Nigdy nie sprzedałem w końcu. Dobra, to ten rzepak wrzucę jeszcze raz do silosu. I pojedziemy po pszenicę. Może, słuchajcie, byśmy zrobili troszkę inny numer i zrobili jakąś miniatureczkę podczas jazdy. Wyłączymy okna pomocy, wyłączmy mapkę. A, tylko będzie widać moją facjatę, czyli to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, bo czego jak czego, ale w takiej formie mojej facjaty to raczej na miniaturkę wrzucać nie ma sensu. No dobrze, moi drodzy, ale to zawsze jakaś odpowiedź jest. Ja sobie zrobię po prostu miniaturkę bez swojej pięknej jakże twarzowej buzi. Dziękuję wam kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że już jutro będziecie chcieli ze mną grać i się na tym moim multi pojawicie. Ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!